Wojewódzki specjalistyczny szpital dziecięcy im. Świętego Ludwika w Krakowie. Szczepienia dziewcząt przeciwko zakażeniom HPV w 2020 roku. Projekt finansowany ze środków województwa małopolskiego. Podcasty edukacyjne dotyczące profilaktyki HPV i planowanych szczepień. Od HPV do raka szyjki macicy. Pan profesor Paweł Blecharz, dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu, bardzo Znakomity dziękuję. lekarz, znakomity onkolog, autor wielu prac naukowych, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii Oddział w Krakowie. Tak jest dokładnie. Rak szyjki macicy, co to takiego? To jest choroba nowotworowa, taka chyba sztandarowa choroba nowotworowa kobiet obok raka piersi, która przez wiele, wiele lat była bardzo poważnym problemem w krajach od rozwijających się do wysoko rozwiniętych. Ze względu zwłaszcza na to, że rozwijała się w miejscu no, na tyle intymnym, że bardzo długo opierała się jakimś takim szerokim badaniem profilaktycznym. Dopiero papa Nikolał, którego Państwo może kojarzycie z cytologii, zwykłej cytologii, którą się wykonuje powszechnie bardzo na świecie, wprowadził pierwszą metodę screeningową, ale jak wiemy, zdajemy sobie tego metodę sprawę. Metodę screeningową, czyli? Czyli metodę pozwalającą. Badać bezobjawowe kobiety, zupełnie bezobjawowe kobiety, w celu wczesnego wykrycia całkowicie uleczalnej postaci tej choroby. No ja to się od razu zatrzymam tutaj. Chodzi o tą cytologię po prostu. Tak? Czyli tak. pobieramy jakby fragment tkanki. Nawet sprawdzamy. nie fragment tkanki, tylko złuszczamy komórki z powierzchni. Także to było, I to wystarczy? I to wystarczyło przez wiele lat, i nadal tak naprawdę wystarcza z pewnymi modyfikacjami do tego, aby. Aby wykryć chorobę na tak wczesnym etapie, aby kobieta była całkowicie zdrowa, a nawet nie musiała poddawać się jakimś bardzo radykalnym zabiegom. Mm -hmm. Za chwilę o tym porozmawiamy i o tym wykrywaniu bezobjawowym, i o tych zabiegach, i o tym, jak się z tym leczy. Natomiast chciałbym, żebyśmy na początku powiedzieli jeszcze tej bardzo ważnej rzeczy. Jakie jest powiązanie pomiędzy rakiem szyjki-macicy a wirusem HPV? No i to jest jedno z największych odkryć onkologii tak naprawdę już ubiegłego wieku, ponieważ stwierdzono. Blisko stuprocentową koincydencję raka szyjki macicy z infekcją wirusem HPV. I tu chciałbym od razu uspokoić wszystkich, że infekcja HPV nie oznacza raka, mm -hmm. ale rak szyjki macicy. Oznacza HPV. Oznacza HPV powiedzmy ponad 95%. Ale czy to? można powiedzieć, że to jest troszkę tak jak z nowotworami płuc, że jest bardzo silna korelacja pomiędzy paleniem papierosów czy paleniem tytoniu, o, mówiąc w ten sposób, a nowotworami płuc? I tak samo jest tutaj, czyli mam wirusa to prawie jest pewne, że jestem w tej grupie ryzyka do zachorowania na, na raka szyjki. Nie, to, że mam wirusa, nie? to nie oznacza, że zachoruję na raka szyjki. Właśnie to, to trzeba bardzo jasno powiedzieć i rozróżnić. Aha. Wirus HPV jest infekcją przechodzoną w ogromnej, ogromnej większości kompletnie bezobjawowo i samoistnie ustępującą. Jak A tak wirus z ciekawości, gryf. to jest koronawirus, czy nie? Nie, to nie jest, to nie jest koronawirus. To jest papilomawirus. zupełnie inna rodzina wirusów. Dane na przykład amerykańskie pokazują, że Połowa kobiet aktywnych seksualnie przechodziła infekcję wirusem, ale przecież nie zachorowała na raka szyjki. Połowa kobiet aktywnych seksualnie, bo tych zachorowań w Polsce jest około 3 tysięcy rocznie, 3,5 tysiąca rocznie. Więc to jest znacznie, znacznie mniejsza liczba niż ilość kobiet aktywnych seksualnie, jak widzimy. Mhm. Natomiast A w to zależy. Na pewno to zależy od szeroko rozumianego układu immunologicznego, na który nie mamy specjalnego niestety wpływu, prawda? Jedynym wpływem na nasz układ immunologiczny jest jego immunizacja, czyli zaszczepienie się, inaczej mówiąc, czyli przygotowanie układu immunologicznego na patogen, na antygen, który trafi do naszego organizmu. Czyli mówiąc krótko, zwykła szeroko rozumiana szczepionka takich mhm. jak, jakimi szczepimy nasze dzieci, jakimi, dzięki którym uratowaliśmy już miliony ludzi. I taka sama szczepionka, prowadzona odpowiednio wcześnie do organizmu kobiety i mężczyzny, zresztą też, bo mężczyźni też są infekowani wirusem brodawczaka, pozwala tej infekcji nie zaistnieć, mówiąc krótko. Czyli po kontakcie z wirusem, wirus po prostu nie ma możliwości zadomowienia się w organizmie. Mhm, czyli dajemy młodej osobie, w miarę możliwości, zaraz sobie porozmawiamy o tym, jak młodej, taką szczepionkę i nawet jeżeli ta osoba z takim wirusem się zetknie, prawdopodobieństwo jest duże, że prędzej tak. czy później gdzieś się zetknie, tak. czy to kobieta, czy mężczyzna, to on po prostu się w naszym organizmie nie rozwinie, tak bo jest. organizm już będzie wiedział, będzie miał ten zderzak, tak, będzie miał ten mechanizm, tak. mechanizm Dokładnie ogromny. tak, dokładnie jest tak, jak pan mówi. Oczywiście yy, sprzyjają rakowi szyjki macicy różnego rodzaju cechy, styl życia, takie jak no, częstsze kontakty seksualne, ale prawdopodobnie dlatego, że większe ryzyko infekcji wirusem HPV, bo chciałem powiedzieć, że generalnie wirus brodawczaka przenosi się głównie drogą płciową, nie tylko, ale głównie drogą płciową. A to jest jeden wirus, czy to jest cała rodzina wirusów? O, to jest bardzo duża rodzina wirusów, to słuszna uwaga. Jest to bardzo duża, chyba ponad tysiąc wirusów brodawczaka już zidentyfikowano. Natomiast ogromną większość infekcji wirusowych prowadzących do, 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 do choroby szyjki macicy powoduje w zasadzie kilka podtypów. I, I wiemy, których. I wiemy, których. Wiemy. Tak, Czyli wiemy, można że... zrobić szczepionkę na te konkretne Dokładnie podtypy tak. i ta szczepionka jest. Jest ta szczepionka. No tutaj mała łyżka dziegciu w tej berce miodu. Zapotrzebowanie na tą szczepionkę najnowszą, zwłaszcza, jest tak ogromne, że praktycznie jest obecnie w Polsce nie do dostania. Fabryki nie nadążają z produkcją tych szczepionek, zwłaszcza na rynki dalekowschodnie, na rynki amerykańskie. Od jakiegoś roku, tak naprawdę, no, no nie można kupić szczepionki, żeby rozpocząć szczepienie. To tak. pokazuje, jak to jest skuteczne. Tak, dokładnie. Na szczęście nie jest to jedyna szczepionka. To jest ta szczepionka, która nazywamy ją dziewięciowalentną, czyli na dziewięć podtypów wirusa. I ona jest jakby najbardziej poszukiwana, bo jest najnowsza. Na szczęście są te szczepionki nieco starsze które też wykazują się bardzo dużą skutecznością. One są formalnie skuteczne na nieco mniej podtypów wirusa, ale uważa się obecnie, że, że istnieje tak zwana odporność krzyżowa, czyli zaszczepienie na te, na te podtypy wirusa daje także mm -hmm. odporność na inne podtypy, chociaż. Jeśli nawet się nie jesteśmy w stanie zaszczepić to najnowszą, tą, tą, to szczepmy się to, tą, szczepmy tą szczepmy którą się mamy pod ręką. Ale, moment, panie profesorze, bo powiedział pan, że ta korelacja jest bardzo silna. Czyli, jeżeli zachorowaliśmy na raka szyjki macicy, to prawie ze stuprocentową pewnością można powiedzieć, że ta osoba ma tego wirusa, jest tak. nosicielem tego wirusa. To by oznaczało, że jeżeli byśmy zaszczepili odpowiednią ilość osób, i mężczyzn, i kobiet, a najlepiej wszystkich to oczywiście byłby dał, tak. to teoretycznie przynajmniej jesteśmy w stanie wyeliminować ten rodzaj nowotworów w ogóle z naszego życia. Czyli możemy tak. w praktycznie w 100% pozbyć się tego zagrożenia. Z innymi nowotworami może nie umiemy sobie tak radzić, ale z tym akurat tak. Pewne estymacje, takie szacunki ilości nowotworów przy założeniu skutecznej skutecznego programu szczepień populacyjnych sugerują, że gdybyśmy rzeczywiście systematycznie szczepili y, dziewczęta przynajmniej, już nie mówiąc o kobietach. A mniej więcej ile trzeba by zaszczepić populacji, no, żeby to zadziałało? Tak jak żeby podobnie to... jak przy innych y, tych programach, około 70-80% populacji, no to rak macicy stałby się chorobą po prostu rzadką. Z tych 3,5 tysiąca przypadków może mielibyśmy ich 100-200 w skali roku. A czy prawda? jest jakiś kraj na świecie, mu się taka sztuka udała? Czy ktoś to wprowadził w praktyce? Tak. Czy jest jakieś miejsce, że można powiedzieć zobaczcie, oni to zrobili? To znaczy są już, są już kraje, które regularnie, systematycznie systematycznie szczepią dzieci. No to jest na przykład Wielka Brytania, są stany zjednoczone, kraje, no generalnie na razie raczej bogatsze, ponieważ ta szczepionka nie jest jeszcze tak tania, żeby, ją, żeby można było nawet udźwignąć ją nawet I, w Polsce. Ile ona bo... kosztuje? Tak, orientacyjnie oczywiście. No czy taka komercyjna cena tej najnowszej szczepionki? Czy tych szczepionek wszystkich mniej więcej to jest odpowiednio od 150 do 250 zł za dawkę. No pewnie przy dużych dawek? U młodych dziewcząt dwie, u starszych, bo co to jest ważne? skuteczność tej szczepionki zanotowano również u kobiet dojrzałych, nie mówię starszych, ale dojrzałych, mm. czyli nie tylko dzieci, tak jak się zwyczajnie szczepi, gdzie ta szczepionka jest najskuteczniejsza, czyli przed pierwszym kontaktem seksualnym, ale także u kobiet, które już miały ze sobą kontakty seksualne, ona również jest, jest skuteczna. No, no, panie profesorze, dwie dawki, liczmy nawet 250 zł za dawkę, mm. to jest 500 zł, można powiedzieć 500 zł za cenę życia, bo jeżeli zaszczepimy, mówię na przykład o rodzice, własną córkę, tata chce zrobić córce prezent na urodziny, kup córce szczepionkę. Na Daruje tak. darujesz jej życie, a być może obronić ją przynajmniej przed paskudnym nowotworem, którego konsekwencje, zaraz będziemy też o tym rozmawiać, no mogą być tragiczne przecież. Tak jest, ja, ja zrobiłem taki prezent mojej córce przed 15 urodzinami, bo amerykańskie dane przynajmniej sugerują, że przed 15 rokiem życia wystarczą dwie dawki, właśnie. Potem sugeruje się na razie trzy dawki, chociaż no, już nie będziemy wchodzić w to W jakim debagacji? odstępie czasu ta druga dawka? W dwumiesięcznym. A, czyli szybko. Jedna A. i dwa miesiące potem po, po, w ogóle. Wróćmy do tej cytologii, do tego badania. Czy może być tak, że kobieta ma macicy I o tym nie wie? Tak, zdecydowanie tak. I większość kobiet niestety, z większością kobiet tak jest. Dlatego, że rak szyjki macicy y, potrafi się rozwijać zupełnie bezobiałowo. To jest jak nowotwór grubego u mężczyzn, że można ileś lat, nawet naście, on się może rozwijać w środku, zanim da takie objawy, że już idziemy do lekarza, bo boli, bo krew, bo. W ogóle trzeba podkreślić, że my w Raku szejki Macicy mamy tak zwane stany przednowotworowe. To jest bardzo ważna informacja. Czyli to nie jest regułą wszystkich nowotworów. Czyli zidentyfikowaliśmy stany, które. Zanim staną się złośliwe, agresywne, już wiemy, że prowadzą do raka. To jest tak zwana dysplazja szyjki. To są tak zwane te cytologie, te cytologie, niektóre trójki, tak zwane stare, już odchodzimy od tej, z tej klasyfikacji. żeby. Uh -huh. żeby Czyli kobieta zmieszania. idzie na badanie i potem tak. dostaje tam pierwszy stopień, drugi, tak, trzeci. Tak, to, tak, I te, i te ta cyfry oznaczają. Te cyfry mogą oznaczać, chociaż nie zawsze, że ona ma zidentyfikowany stan mogący prowadzić do raka, ale nie za tydzień, za miesiąc, nawet nie za rok czasem. W perspektywie kilku lat. Więc mamy bardzo długi okres rozwoju raka szyjki, co, co tak naprawdę czyni ten nowotwór łatwym do wykrywania. Długi, czyli nie, Tak średnio. Kilku, no od kilku do kilkunastu lat. Jak to się leczy, panie profesorze? Jeżeli kobieta idzie na badanie, z cytologii wychodzi, że tam już się coś zaczyna dziać, mm -hmm. ale jeszcze jakby żadnych innych objawów nie ma. Tak, to tak co dokładnie. wtedy? No więc jeżeli rzeczywiście identyfikujemy tę tak zwaną dysplazję, dużą dysplazję, która jeszcze nie jest rakiem, to wystarczy bardzo niewielki zabieg polegający na usunięciu dosłownie bardzo cienkiej warstwy tej szyjki macicy. Ja to zawsze pacjentkom tłumaczę obrazowo, tak jakbyśmy ścinali wierzchołek jajka, otwierając go, Bo mniej więcej szyjka ten, macicy. Centymetr? Półtora nawet, centymetra? Nawet nie, nawet nie. Na głębokość powiedzmy pół centymetra średnica tego... To się tego, wycina tego, czy wypala? To się wycina. To się wycina po to, żeby to zbadać, prawda? Więc gdybyśmy spalili, to byśmy nie mogli zbadać, więc się wycina. Albo tak jak ja mówię, bardziej ścina się ten kawałeczek. I to w zasadzie jest zabieg leczniczy. Oczywiście zawsze może dojść do nawrotu, ale jeżeli pacjentka, jeszcze raz powtarzam, jest w regularnych kontroli cytologicznych, to mhm. nie zachoruje na, albo na pewno nie umrze na raka szyjki. To widać, rozumiem, czy jak lekarz tam zajrzy... To, 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 to widzi w tej szyjce macicy to miejsce zmienione, także może łatwo jakby wyciąć tak? to, 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 znaczy, to, co to ta Tak, kolej, Kolejność jest troszkę inna, tak? bo to najpierw jest ta cytologia, że ten sygnał, tak. sygnał, coś się dzieje. Tak? Drugim krokiem powinno być albo badanie kolposkopowe, to jest nic innego, tylko rodzaj mikroskopu, którym oglądamy szyjkę. Światłowód. Tak? Wprowadzone tam do środka? No, tak? Nie zupełnie tak. To jest rodzaj zupełnie optycznego mikroskopu, Aha. który oczywiście jest zasilany światłem światłowodowym, tak? Ale chodzi Czyli o to jest jeszcze że... prościej, tak naprawdę trzeba tam zajrzeć tym To po jest urządzenie, które ma, nie chcę skłamać, już 80 lat i niewiele się zmieniło. Oczywiście wymaga pewnej wiedzy, ale no nie jest to jakaś ultraspecjalistyczna wiedza. Banalnie proste badanie, wymagające tylko urządzenia, jakim jest kolposkop i oceny, czy na tej szyjce rzeczywiście się już coś dzieje. Bo cytologia, niestety, musimy sobie też powiedzieć, jest badaniem, ma jako badanie przesiewowe, ma istotny odsetek wyników fałszywych, czyli zarówno fałszywie dodatnich, czyli, Istotne, czyli kobieta jakie? jest, no, od no, nawet do dwudziestu, 30 procent. Więc często są cytologie, które sugerują, że coś się dzieje kobiecie zupełnie zdrowej, prawda? która nie ma nic tak naprawdę, a czasem mamy również ni niestety informację, że nic się nie dzieje kobiecie chorej, tak też niestety. A to byli. można powiedzieć tak, w tym pierwszym przypadku, no to po prostu pójdzie, ktoś tam zajrzy do środka za pomocą tak, tego urządzenia i uspokoi. Urządzenia, i uspokoi. Tak. W tym drugim no. przypadku chyba sensownym rozwiązaniem jest powiedzieć, po prostu róbcie panię tę cytologię odpowiednio często, tak bo jeżeli nawet jedno badanie zostało zrobione źle, znaczy dobrze, ale dało ten wynik, co się zdarza mhm. w tych parunastu procentach, że jest w porządku, a nie jest w porządku, to jeżeli za rok, czy za dwa zrobicie kolejne badanie cytologiczne, to prawdopodobnie podobieństwo, że dwa razy się coś pomylił, że jest bardzo małe tak. i ten drugi pokaże, a jeszcze czas nie upłynął aż taki, że to będzie groźne. Tak. Co Sobie, ile robić? Taki, czy, to, to znaczy w Polsce mamy darmowy program profilaktyki raka szyjki, który jest zgodny z takimi populacyjnymi, światowymi rekomendacjami. Badamy, robimy cytologię co trzy lata. Szczerze mówiąc, no ja rekomenduję swoim pacjentkom tę cytologię nieco częściej. Dlaczego? No dlatego, że program cytologiczny jest ustawiony, znaczy wymyślony w celu wczesnego wykrywania raka szyjki. Pacjentka, która przychodzi do gabinetu mojego, wolałaby nie dotrzeć do tego etapu, tak to nazwijmy, zwłaszcza jeśli jest młoda no nie i nie chce. No i bardzo dobrze, gra o życie. Częstsze robienie cytologii pozwoli wykryć stany przedrakowe również i uniknąć pewnego nawet stygmatyzowania, bo nawet jeśli ten wczesny rak szyjki tak naprawdę nie oznacza żadnej tragedii dla tej dziewczyny, pozwala się ją leczyć również mało inwazyjnie, to jednak stygmatyzowanie diagnozą jest bardzo poważne. Nie wiem, czy pan mnie rozumie. Jeśli ktoś usłyszy, że choruje na raka, to ma zupełnie inny obraz samego siebie, niż ktoś, kto usłyszy, że ma dysplazję. Słyszę, ale powiem szczerze, że to jest wątek bardzo ciekawy i nie sądziłem, że to jest aż tak ważne w tym przypadku. Bo, bo wydawało mi się, że ważne jest samo rozpoznanie, czyli wiemy, że jest źle, no to jak najszybciej próbujmy zaradzić temu i się leczyć. Ja się mhm. okazuje, że jest jeszcze ten element, rozumiem, jakby te dodatkowo negatywny, tak można powiedzieć. Pojawiając się, że ten ktoś, dowiadując się, że masz tak, raka, tak. Jakby tym młotkiem po głowie trochę, tak. Tak, tak obrazowo mówiąc. Jeszcze warto rozważyć także oprócz cytologii nową technikę badania przesiewowego, która polega na tym, że oprócz cytologii, która tak jak powiedziałem bywa zawodna, pobieramy w ten sam sposób, dokładnie w ten sam sposób jak cytologii. Podczas jednego badania, tego samego badania właśnie wymaz, który ma zbadać, czy w tej szyjce są te wirusy, mhm. o których wspomnieliśmy, wirusy brodawczaka. I teraz, jeżeli badanie w tak, kierunku wirusa... To, to się pobiera jakimś wacikiem, szpatułką? To, to się wyobrazu? poda też szczoteczką, dokładnie tak samo jak cytologię. Boli czy nie boli? nie boli? Nie boli. I teraz, jeżeli pacjentka nie ma wirusa, to ma nawet, sugeruje się, pięcioletni okres, którym nic się na tej szyjce nie może zdarzyć. Czyli zdalić. zróbmy cytologię, ale zróbmy też badanie, czy tak. mamy na posiadanie wirusa HPV. Tak no to jest. Jest, czy jest, czy go nie ma. Jeżeli go nie ma, to mamy jakby podwójną pewność, że jest w porządku. Tak jest, dokładnie tak. Więc są również nowe techniki. Aby ta cytologia była bardziej precyzyjna, miała mniej tych fałszywie dodatnich wyników, jest taka technika cytologii jednowarstwowej tak zwanej, która, która po pobraniu materiału jakby przygotowuje ten materiał, aby uniknąć niepotrzebnych błędów w ocenie przez patologa. No Panie, więc tutaj się dużo dzieje. Panie profesorze, dla kobiet, zresztą myślę dla wszystkich, bo dla całej rodziny ważne jest to, żeby w tej rodzinie prędzej czy później pojawiło się dziecko, i oczywiście ten rodzaj nowotworu jest bardzo z tym silnie związany. Czy jeżeli wcześniej wykryjemy tą zmianę, czyli widzimy na przykład, że mamy wirusa HPV i ta cytologia pokazuje, że coś jest nie w porządku, ale to jest ten wczesny etap. I ścinamy tą główkę tego jajeczka, jak pan powiedział, no, ale udało się. Czy taka kobieta po o, takim leczeniu może zajść w ciążę? Tak, jak najbardziej. To znaczy ta, ten temat właśnie leczenia oszczędzającego płodność w raku szyjki macicy jest ostatnio bardzo popularny. Z, głównie z tego powodu, że no, wiek prokreacyjny się przesunął w górę. A więc mamy w tej grupie kobiet więcej raków szyjki, no bo oczywiście to jest choroba dość młodych kobiet, no ale oczywiście z wiekiem ich trochę przybywa. No i to zaczyna mieć kluczowe znaczenie, aby ratować płodność tych kobiet. I rzeczywiście mamy już rekomendacje i algorytmy postępowania, które pozwalają to czynić. Mówiąc najkrócej, polega to na tym, że usuwamy tylko część tej szyjki, zachowując tak naprawdę cały potrzebny narząd rodny. W skrajnych przypadkach bardziej zaawansowanych chorób, nawet posuwamy się do usunięcia szyjki macicy w całości, zostawiając tą drugą część macicy, czyli trzon, w której dziecko się rozwija. Często uzupełniamy to nasze postępowanie dokładną diagnozą, nazwijmy to okolicy macicy, głównie węzłów chłonnych. Tak? Czyli czy ta choroba była na pewno zamknięta w tej szyjce, mhm, czy nie. Czy u... już poszła dalej, tak. tak. I więc, więc to wszystko nadal umożliwia pacjentkom zachowanie płodności i staranie się o dziecko. Także jest to bardzo ważny temat. Oczywiście powinniśmy mieć świadomość, że leczenie oszczędzające płodność jest zawsze takim leczeniem trochę ryzykowym. Tak? No bo my jednak zostawiamy tkanki, w których teoretycznie choroba się może rozwijać. To powiemy, badaj się dalej w takim razie. To tak, regularnie jasno, cytologia, właśnie, sprawdzanie tak. tego wirusa HPV jest czy nie ma. Ja pytam dlatego, bo to jest bardzo ważny element i to jakby chodzi mi o to, żeby przekaz był taki, że rób te badania chociażby dlatego, że jeżeli myślisz poważnie o dziecku czy o, o rodzinie z dzieckiem. To, to jest coś, co da ci szansę, żeby to dziecko było. Natomiast zaniedbując te badania, nie robiąc ich na czas, lekceważąc to, nie szczepiąc się, mając taką możliwość, ryzykujesz, że tego dziecka nigdy możesz nie mieć. Że tak. to może się niestety rozwinąć do takiego stanu, że, że o dzieciach nie będziemy rozmawiać, będziemy mówili, że ratujmy życie w ogóle, żebyś przeżyła dziewczynę, bo może być jeszcze gorzej przecież. Jest wiele takich zdrowotnych zaleceń, postępowań, które pozwalają nam tak naprawdę nam zachować zdrowie w jakiejś, jakiejś przestrzeni całkowite zdrowie. I właśnie Program z profilaktyki polegający na szczepieniach i cytologiach tak naprawdę pozwala nam nie zachorować na raka szyjki macicy. Panie to... profesorze, to chcę dopytać od razu też o parę rzeczy tutaj. Czy to jest mit, czy to jest prawda? Kobieta, która urodziła dziecko, czyli ma już za sobą na przykład jedną ciążę, już nie zachoruje na raka szyjki macicy. Natomiast ta, która nie rodziła, to ona może zachorować. Czy to w, nie, to, w ogóle to... ma jakikolwiek tu jest związek, czy to nie ma żadnych Nie ma żadnych, 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 żadnych podstaw naukowych, aby tak twierdzić. Yy, ilość ciąż była kiedyś uważana za jeden z czynników prognostycznych, ale aktualnie w świetle dzisiejszej wiedzy nie uważamy, że tak jest. Późno, rozumiem, wyłapany cytologicznie, czy w wyniku tego badania także dodatkowego na obecność wirusa HPV, późno wyłapane zmiany, to jest ryzyko, że, że nie tylko jakby to leczenie jest już na tyle inwazyjne, że nie będzie dzieci, ale w ogóle, że możemy stracić życie, jak tak, rozumiem. Tak, no oczywiście, im bardziej zaawansowana choroba, tym gorsze rokowanie, trzeba tak powiedzieć. A zdarzają no, się no? takie pacjentki? Często ma pan z takimi przypadkami do czynienia, że przychodzi pacjentka w takim stanie, że no, aż się Chce pan zapytać dziewczynę, dlaczego nie boisz wcześniej? Co pani robiła wcześniej? No niestety zdarzają się, to nie jest, niestety nadal nie jest rzadkość. I tutaj, i tu jest to właśnie taka cecha tej choroby, że myślę, że powinni sobie wszyscy zdać sprawę, wszystkie pacjentki nie tylko pacjentki, bo to mężczyźni dotyczy, jeśli chodzi o choroby. Choroba nowotworowa na pewnym etapie jest dlatego uleczalna, że nasz organizm kontroluje, nie pozwala jej się rozwinąć. Ale w pewnym momencie mhm. ono przegrywa tą walkę już. Czyli... Yy, Nowotwór zaczyna kontrolować człowieka. to następuje ta zmiana szybko czy powoli? Czy to jest taki pow... łagodny proces? Czy to jest tak, że jest łagodnie, łagodnie, łagodnie i nagle jest taki bum w ciągu dosłownie kilku dni czy kilku tygodni, kiedy już. W do szyjki macicy, to jest powolny proces, prawda? dlatego tak jak mówię, ta choroba się rozwija stosunkowo wolno, dlatego czasem jak się ogląda pacjentki, które się zgłaszają w bardzo zaawansowanej postaci, to człowiek się sam zastanawia, jak, jak umysł ludzki może zepchnąć tą świadomość. Że coś się dzieje, bo musi odczuwać to, co, że coś się A co, dzieje. jakie są objawy, kiedy już zaczyna się coś dziać, mhm. to, to co, co widać wtedy, co się dzieje? Yy, to znaczy, zdarzają się na pewno nieregularne krwawienia to jest pierwsza rzecz. Uczucie ucisku, upławy z pochwy. O, nieregularne krwawienie, upławy, te upławy mhm. ma, są złowonne, nieprzyjemnie pachnące. Uczucie ucisku w obrębie miednicy. Yy, w skrajnych przypadkach trafiają pacjentki, które mają już problemy z nerkami, które nie mogą działać, bo guz je uciska. Są pacjentki, które tracą już na wadze. No, już nie mówię o tych skrajnościach takich, ale, ale jest wiele pacjentek, które właśnie te pierwsze objawy, o których mówiłem, ignoruje. Pan pewnie pyta, dlaczego ignorowały. Czy nie było tych objawów? To co one mówią? Zazwyczaj się czerwienią, powiedziałbym tak. Oczywiście są sytuacje bardzo takie pechowe, nazwałbym to, gdy ktoś został no, niedodiagnozowany albo źle został pechowo niedodiagnozowany, albo po prostu niewłaściwie został wprowadzony w błąd natomiast no, większość tych przypadków zaawansowanych to są kobiety, które po prostu nie chodziły się badać, no, nie ma się uh -huh. co tutaj... Czyli wniosek pierwszy, chodzić się regularnie na badania. Dwa, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, nawet chodząc na badania, że coś jest nie tak, idźmy do innego lekarza, nawet, nawet tak, spróbujmy. Tak. Zróbmy regularnie. tą cytologię raz jeszcze. Tak Potwierdźmy tym badaniem na HPV, żeby mieć jakby podwójne zabezpieczenie bo tu naprawdę, naprawdę żartów nie ma. Jak wygląda to leczenie w przypadku tych bardziej zaawansowanych mm -hmm. stanów, bo tam rozumiem nie ścinamy już tej główki tego jajka znowu tam przykład, tylko co wtedy? Znaczy taki podstawowym leczeniem jest wycięcie macicy. Wycięcie macicy z jajnikami lub bez jajników, to zależy od wielu innych czynników i węzłami chłonnymi miednicy, prawda? Czyli te węzły chłonne to jest ta taka droga rozprzestrzeniania się raka szyjki, czyli czy jest długo, długo rak szyjki, jest w szyjce, tak? on sobie tam rośnie, ale w pewnym momencie zaczyna się rozprzestrzeniać po organizmie, zazwyczaj właśnie najpierw tymi węzłami chłonnymi, które my usuwamy, aby sprawdzić, czy te przerzuty w tych węzłach są, czy ich nie ma. I teraz, jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten rak zaczął się rozprzestrzeniać, no to musimy włączyć dodatkowe leczenie. Niestety sama chirurgia nie wystarczy. Takim leczeniem raku szyjki jest radioterapia, często w połączeniu z chemioterapią która jest bardzo skuteczną metodą leczenia nowotworów w przestrzeni Sk w przypadku raka. Skutecznych, ale rozumiem, że też dających dość stosunkowo silne skutki uboczne, bo po pierwsze mamy inwazyjne wycięcie czegoś, czyli jest, tak. jest operacja i to operacja onkologiczna pewnie z szerokim zapasem, tak. czyli wycinamy dużo więcej niż byśmy wycięli normalnie, bo, bo, no bo to tak. jest onkologia, tak. bo to jest nowotwór. Dwa, potem dochodzi do tego chemioterapia, która no, ma skutki uboczne, bo ten organizm jest truty także w innych miejscach, żeby tak. te komórki zabić, jeżeli gdzieś tam są. Tak. Jeszcze radioterapia, która tak samo no, jakby, można być no wypala to miejsce, ale też wypala dookoła. No nie da się idealnie wyłączenie tak, Połączenie wycylować. tych trzech metod, które w raku są często stosowane, jest rzeczywiście bardzo toksycznym leczeniem dla pacjenta. To nie znaczy, że nie można tego przejść, bo wręcz przeciwnie, no jest do przejścia. Ja to... się boję zapytać, czy potem to jest normalne życie, czy to nie jest normalne życie. Nie, życie, życie tak. jest w zasadzie, mamy powiedzieć tak, około 5% pacjentów podanych tak złożonemu leczeniu ma poważne powikłania, 5%. To są poważne powikłania, to zwykle są albo... Przetoki, mówiąc krótko, czyli martwice, miejsc, punktowe martwice przewodu pokarmowego albo pęcherza moczowego, które są bardzo źle leczalne, a właściwie są nieleczalne, można powiedzieć, czyli pacjentka po tak kompleksowym leczeniu. Czyli robi się taka dziura, dziura z się, martwej tkanki? Tak, robi się dziura między pęcherzem a pochwą, mówiąc krótko, albo między kiszką a pochwą. No i wtedy musimy za, zazwyczaj prowadzić to do operacji, które pozwalają no, na, na utrzymywanie jakiejkolwiek kontroli moczu czy stolca, czyli wyganianie stomi, tak to nazwijmy. Ale to jest 5%. 95% znosi to całkiem nieźle, natomiast często skarży się na takie przewlekłe, wieloletnie zaburzenia, nawracające stany zapalne, kiszki stolcowej czy pęcherza moczowego, bóle midnicy. Mhm. Często pozostaje uczucie zmęczenia, takie obniżenie sprawności fizycznej ogólnej, no, ale jest to leczenie skuteczne, wciąż ratujące życie. No, tak nie mamy jakby alternatywy dla takich postaci. No alternatywą jest szczepienie. Tak, właśnie... tak, gdybyście się, drogie panie tak. drodzy panowie, w pewnym momencie zaszczepili, poświęcając nawet te 500 zł, skoro państwo nie chce zapłacić, choć docelowo myślę, że jednak państwo powinno za to zapłacić, bo, bo, bo to tak powinno wyglądać, tak. to nie byłoby potem tych wszystkich problemów, nie tak. byłoby tego ryzyka, tej koszmarnej choroby, konsekwencji, które czy tak, czy siak są bardzo poważne. Prost metoda uniknięcia tych bardzo poważnych konsekwencji jest tutaj taka, taka istotna, trzeba to podkreślać, że zaszczepienie no zupełnie niebolesne, bezpieczne, poza miejscowym odczynem, czyli takim bólem przez parę dni może tego miejsca tak naprawdę żadnych poważnych konsekwencji się nie odczuwa. Nie chcę tutaj wchodzić w polemikę z tymi wszystkimi takimi sensacjami antyszczepionkowców, które no, mówiły. Myślę, tam. że teraz koronawirus dość skutecznie tak. ograniczył tych antyszczepionkowców i obo ograniczał tak. ich dalej, choć to szkoda, że w ten sposób, że nie zmądrzyli troszkę wcześniej, troszkę inaczej. Czy tę szczepionkę się kupuje na receptę? Czy musi to wypisać tak. lekarz? A kto to wypisuje? Taką Ka każdy mówiąc? lekarz może to wypisać, zupełnie każdy lekarz. Szczepionkę może podać każda pielęgniarka, która robi jakiekolwiek zastrzyki. A czy są jakieś lepsza? przeciwwskazanie do wzięcia takiej szczepionki? Przeciwskazaniem jak do każdej szczepionki, czyli uczulenie na białko jaja kurzego i, i ewentualnie stan infekcji w trakcie podania. Natomiast poza tym nie ma żadnych. Czyli odczekam, infekcja tak, przechodzi więc... i mogę szczepionkę wziąć? Mówił pan, że mężczyźni też. Mhm. Dlaczego mężczyźni też i jaki jest sens zaszczepienia mhm. mężczyzn, bo że kobiety na no to rozumiem, bo to one jakby będą ofiarami tego raka szyjki macicy, a mężczyzna można powiedzieć, no zaszczepisz się, nie będziesz miał HPV, ale ale ty na raka macicy nie zachorujesz, bo nie tak, masz macicy. Tak jest. No, głównym powodem szczepienia mężczyzn jest przecięcie drogi transferu wirusa, prawda? Czyli z kobiety na kobietę, tak bym powiedział. Jeżeli mężczyzna będzie miał kilka partnerek, no to będzie przenosił wirusa, sam nie choruje. Każdą będzie zakażał, tak? Tak, potencjalnie każdą może zakażać. Wirus jest bardzo zakaźny, to znaczy yy, nie ma się jak przed nim zabezpieczyć. Po pierwsze go nie widać, po drugie prezerwatywa przed nim nie chroni, bo jest mniejszy niż pory w lateksie. Więc w przeciwieństwie np. do wirusa HIV, czy innych chorób przenoszonych drogą płciową, prezerwatywa nie chroni przed wirusem brodawczaka. Przecięcie takiej możliwości transferu mm -hmm. wirusa to jest jeden z najważniejszych powodów. Drugim powodem jest oczywiście też fakt, że zależnymi od brodawczaka, wirusa brodawczaka ludzkiego są również inne nowotwory, zwłaszcza nosogardzieli. One są znacznie rzadsze, ale jednak znaczny odsetek jest z nimi związany, więc warto pomyśleć o tym w tej kompleksowości, poprawy zdrowia społeczeństwa, aby również zadziałać w tym kierunku. Czyli rozumiem, że gdybyśmy zaszczepili odpowiednią ilość populacji, najlepiej w ideale praktycznie wszystkich tych, których można zaszczepić, mm -hmm. to pozbywamy się HPV, pozbywamy się raka szyjki macicy u kobiet. Ale też pozbywamy się na przykład nowotworów no nosa tak, czy gardła tak, u mężczyzn, tak, rzadszych oczywiście, tak. tym niemniej równie groźny, bo też są nowotwory i to też w hmm. miejscu bardzo wrażliwym, bardzo delikatnym tak i, i trudne do leczenia, tak i, jest, i to też jest. z konsekwencjami. No to. Tak no to panie profesorze, skoro to jest teoretycznie takie proste, by się wydawało, zaszczeby wszystkich, prawda? I po kłopocie, tak. no to dlaczego tego nie robimy? No myślę, że jednak ta szczepionka jest jakimś tam potencjalnym ciężarem dla budżetu. No, tak. Słyszeliśmy różne głosy różnych polityków, które sugerowały, że zaszczepienie dziewcząt przeciwko brodawczaka, wirusowi brodawczaka sprawi, że będą rozwiązły seksualnie. No co jest oczywiście dla mnie absurdem, ale, ale powstrzymywanie się przed rozwiązłością, strachem przed rakiem szyjki macicy no brzmi troszkę średniowiecznie, tak bym to nazwał. No ale jak pan pewnie słyszał, jest jakieś takie mentalnie połączenie tego... Ale ono tego... jest niebezpieczne, bo teraz sobie pomyślałem, że ono może się mentalnie przenosić. To, że politycy tak mówią, politycy mówią różne rzeczy tak, czasami, tak. kompletnie bez sensu. Natomiast pomyślałem sobie o tym, że część kobiet na przykład może to potraktować poważnie i może sobie pomyśleć tak, aha, córka sąsiadki poszła, zaszczepiła się na HPV, co ona ma na sumieniu, skoro musiała się zaszczepić <laughs> przeciwko HPV, prawda? Co oni tam robią no po tej drugiej <laughs> stronie ulicy? No, no. Tak, to sensu... A to jest no nie tak, to nie o to chodzi. To właśnie może być bardzo dobrze zrobiła sąsiadka, że zaprowadziła córkę na takie szczepienie. Edukacja, 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 prawda? Przedstawienie tego, po co ta szczepionka jest i co ona może nam naszym dzieciom dać lepszą przyszłość i uniknięcie wielu problemów zdrowotnych. Ja mam, tak powiem, taki przykład. Każdego tygodnia przynajmniej dwie młode kobiety w wieku między 20 a 40 rokiem życia przychodzące z problemem wynikającym z infekcji wirusa HPV, czyli z nieprawidłowymi Dopadne. cytologiami, tak. Czyli w każdym tygodniu, tydzień, każdym tygodniu w ze dwie. Mówimy o, powiedzmy sobie, o nie wiem, 30 pacjentkach tygodniowo, dwie mhm. z nich mają ten problem. Czyli jest to bardzo regularny, stały problem i to młodych kobiet dotyczących, tak będzie. Bo te młode kobiety już coraz częściej chodzą na te cytologie. I widzą te, te problemy, sobie uświadamiają wcześniej. Prawda? Poza jakby takim obiektywnym zagrożeniem zdrowotnym, to jest duże obciążenie psychiczne dla tych kobiet. To są młode kobiety, które chcą zachodzić w ciążę i nagle się dowiadują, że mają dysplazję i co one mają z tym zrobić. Dowiadują się, że muszą poddać się jakiemuś zabiegowi. No to kiedy będą mogły się starać o dziecko? No to jest duża, duża, naprawdę duży problem zdrowotny wynikający. Tylko z faktu, że wtedy w ich młodości jeszcze nie było tej szczepionki, ale teraz ona już jest i możemy jej korzystać. To jeszcze tylko dopytam o te kobiety w starszym wieku, bo one nie miały takiej szansy, żeby się zaszczepić, no bo tej szczepionki nie było, jak pan powiedział. I jaki jest sens i jaka jest skuteczność i co by pan rekomendował tutaj, jeżeli kobieta ma 30, 40 czy 50 lat? To znaczy, jeśli pacjentka nie miała do tej pory nieprawidłowych wyników badania cytologicznego, to można ją śmiało szczepić, tak, tak uważamy, prawda? Yy, zakładamy, że jej organizm Albo nie miał rzeczywiście kontaktu jeszcze z wirusem i to jest takie pewne uproszczenie całego tego postępowania i warto ją zaszczepić. Jeżeli miała nieprawidłowe wyniki badania cytologicznego, no tutaj, to, tutaj ta decyzja jest trudniejsza, no bo ta, pytanie, dlaczego trudniejsza? To czy znaczy, ta może jakieś konsekwencje? Nie, to żadnych no. konsekwencji nie wywoła, tylko tak zupełnie powstaje pytanie, czy ona pomoże już wtedy, prawda? Oczywiście, że nie zaszkodzi, ale A, pytanie, czy pomoże. Jeżeli miała kontakt, to najprawdopodobniej już jest uodporniona i taki się odporniona, Albo już jej organizm niestety wszedł w fazę takiej tak zwanej przetrwałej wiremii, czyli ten wirus u niej już mieszka w tej szyjce. No i ta szczepionka już nic nie da. Tak? No, nie, nie uchroni jej przed tym, przed tym elementem. I tutaj nie mamy dobrych badań tak, w takich sytuacjach właśnie niejednoznacznych. Badania były, badania były prowadzone albo na pacjentkach bardzo młodych, albo na pacjentkach właśnie, które nie miały nieprawidłowych wyników cytologii, no nie mamy, nie mamy jasnych wytycznych i raczej chyba ich nie będzie w tym kierunku, czy ta szczepionka może leczyć albo pomagać w leczeniu. Tego raczej chyba nie ma się co potem spodziewać. Szczepionka lecznicza to jest zupełnie inna sprawa i ona też jest w fazie badań, ale to są już inne, inne tematy. Czyli w przypadku młodych dziewczyn jakby wątpliwości żadnych nie ma, natomiast w przypadku pań w wieku bardziej dojrzałym decyzja do lekarza rozumie, tak, tak. do, do, rozmowy, do z rozmowy z lekarzem. Tak. Ale myślę, że najlepszym przykładem, najlepszą puentą tej rozmowy jest to, że pan swoją zaszczepił, tak kupując przed... jej w prezencie tak, tak urodzinowym. Jeszcze to był ten moment, kiedy można było tę szczepionkę dostać. To było 3 lata temu, przed 15 urodzinami została szczepiona. Jestem dużo spokojniejszy, bo jestem w górę głęboko oko przekonany o jej skuteczności po prostu. Profesor Paweł Blecharz. Pięknie dziękuję panie profesorze. Serdecznie Zdrowia dziękuję. życzę i zdrowych pacjentek. Wszystkiego dobrego nawzajem państwu. Podcasty przygotowane są w związku z realizacją przez wojewódzki specjalistyczny szpital dziecięcy imienia Świętego Ludwika w Krakowie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom HPV w 2020 roku, finansowanych ze środków województwa małopolskiego.